Kaniu, ale ja nie rozumiem, dlaczego ty się tak dziwnie zachowujesz? Bo może właśnie tak się zachowują kobiety w ciąży. Przeprowadzamy się wszyscy do Los Angeles. Hollywood, Broadway! O mój Boże, Max, z moją urodą i wdziękiem mogłabym być drugą myszką Miki. Adaś dostał się do Beverly Hills. Chcę się zapytać, czy zostaniesz moją żoną? Nie, nie, nie! Czy chcesz tego oto Michała za męża? Tak. Wyjdź! Za mnie. Jest pani pewna, że to bliźniaki? No na 100%, ja nigdy się nie mylę. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy, kochanie. Jesteś taka piękna. Mimo, że w ciąży przybyło mi kilka kilogramów. Kruszynko moja, gdyby nie USG, nawet bym się nie domyślał, że jesteś w ciąży. Serio? Jesteś oszałamiająca, jak zawsze. Max, czemu kiedy to mówisz, nie patrzysz mi prosto w oczy? Ani zwyczajnie mam uczulenie od wody. Nieprawda, kochanie. Wyglądam okropnie. A wiesz, co jest najgorsze? Mam ochotę na goronkę. Proszę bardzo. Pyszna goroneczka dla mojego kochania. Która to już będzie dzisiaj? Nie ma sprawy. Albo nie, czekaj, kochanie. Ja pójdę, wiesz? Przy okazji sprawdzę, co mają w bufecie. O. Kochanie, wszystko w porządku? Skarbie, już dzisiaj nie podobam, bo wyglądam jak prosie. Ale kochanie, nosisz bliźniaki. Tak mi odpowiedziałeś? To jest odpowiedź, człowieku? Odpowiedź brzmi, nie kochanie, nie wyglądasz jak prosię. Witam! A co to za smutna mina? W ciąży trzeba być pogodnym. Uśmiech prosie. Powiedziała prosie? Powiedziała prosie? Wiem, o co chodzi. Kto by się cieszył, że spasł się jak mastodont? Pani doktor, moja pierwsza żona urodziła trójkę dzieci, a nie miała ani takich nastrojów, ani tak spuchniętych kostek. Ani trudnego dzieciństwa, ani dziwnej rodziny, ani dwójki dzieci, które właśnie się biją, które pierwsza ma wyjść na świat. Pani doktor, ile to jeszcze potrwa? Nie chcę jęczeć, ale niech mi pani wierzy, czuję się z tym okropnie. Znam ten ból. Ubóstwia pani te dwie małe istotki, ale po cichu myśl pani, wynocham stąd, ale już! Tak, rzeczywiście w mojej rodzinie trudno odczepić się od matki. Zalecam nieforsowne ćwiczenia gimnastyczne. To przyspieszy moment rozpoczęcia akcji porodowej. Przyniosę broszurki. Kochanie, za chwilę będzie nasza rocznica. Więc może wyskoczylibyśmy gdzieś tylko we dwoje. Mój kuzyn ma domek w Kazimierzu Dolnym. Pojedziemy tam naszym nowym kabriolecikiem. Nie mogę. Dlaczego? Nie zmieszczę się do kabriolecika. No to zróbmy coś szalonego, nie wiem, polecimy tam balonem. Powiedziałeś balonem? Powiedziałeś balonem? Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Boże, kochanie, powiem ci, że organizowanie rocznicy i pakowanie nas do Stanów to stanowczo za dużo, jak na jedną ciężarną. Rzeczywiście. No, ale chyba już kończysz. Poszalałaś, skarbie? To same rajtuzy. Ty się przemęczasz. Skąd nagle ten pomysł z przyjęciem? Kochanie, stąd, że do małego kabrioleciku to ja już się nie zmieszczę, a do wielkiej restauracji jeszcze tak. O mój Boże. Skarbie, zobacz tylko, jaka przepiękna sukienka.
Jak myślisz, czy kiedykolwiek jeszcze się w nią zmieszczę? Czemu nic nie mówisz? Tak. A jak myślisz, kiedy mogłabym... Wkrótce. Uwielbiam cię. Ojej. Dzidziuś mnie kopnął. Niezła jazda, co? Nie czujesz się dziwnie, jak takie rzeczy dzieją ci się w brzuchu? Kochanie, to jeszcze nic. Całe dzieciństwo karmiono mnie grochem z kapustą. To dopiero była... O mój Boże, skarbie, musimy lecieć. Nie możesz się spóźnić do terapeuty. To twoja ostatnia wizyta. Cieszysz się? Mam ambiwalentne uczucia. Jak ty się czujesz pod koniec terapii? Nie no, skarbie, ze mną to było zupełnie inaczej. Ja po prostu bałam się zostać starą panną. Aha. Jak sobie z tym poradziłaś? Normalnie. Twój ojciec dał mi obrączkę. No to chyba wszystko zrobiłem. Zarezerwowałem restaurację, wynająłem zespół, zamówiłem kwiaty, uzgodniłem menu, a teraz idę roznieść zaproszenie. Ja nie wiem, Kończu, jak ja od tej całej bieganiny wcześniej nie urodzę, to ja chyba nigdy nie urodzę. To pewnie moja matka przyniosła płytę z ćwiczeniami, które przyspieszają poród. Ale jesteś tak zaganiana, że może ja wykonam te ćwiczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz widzę cię w leginsach. A chciałbyś mnie zobaczyć bez? Przyniosłam ci te ćwiczenia, kochanie, ale jeszcze mam hałwę, wafelki i chipsy czekoladowe. Nie, mamo, jak tak dalej będzie, to te dzieciaki nigdy nie będą się chciały urodzić. Jedzenie pod nosem, pływalnia za darmo, życie jak w Madrycie. Teresa, jak się urodziła, to ważyła przeszło 5 kilo. To chyba normalne, nie? Nie jak na wcześniaka. Dobra, dziewczyny, pozycja. Trzymaj ramiona razem. Całkiem fajna sprawa. Mogę tak cały dzień. No, ja też. Tylko nie wiem, jak to ma przyspieszyć mój poród. Jeszcze raz. A wy? Jak spędziliście z tą swoją pierwszą rocznicę ślubu? Myśmy pojechali na wycieczkę do Złotych Piasków, do Bułgarii. A wy z dziadkiem? Na Borodówce. Halo, halo. Poproszę państwa o uwagę. Mili państwo, moja najukochańsza córka poprosiła mnie, żebym zaśpiewał dla niej i dla jej małżonka Maksymiliana pewien utwór okolicznościowy. Wiąże się z nim zabawna anegdota. Stefan, ja moja... sala wynajęta do północy. Tak. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem bardzo dumny z mojej małej Frani. No może teraz nie z takiej małej znowu. Śpiewaj, tato! Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Chwile kolorowe, przeźrocze biegną. Szybko zmienia je czas. Można prosić? Tato! Wymyśliłem to podczas drugiej zwrotki.
córeczka. Tato, pięknie śpiewałeś. Będziecie z Maxem tacy szczęśliwi, jak ja z mamą. Jestem taka szczęśliwa, Maksiu, że mam cię za zięcia. Wiem, że nasza rodzina była czasem dla ciebie kolcem wokół. Nie. Przyzwyczaiłem się. Życie jest zabawne. Tyle lat się czubiliśmy. Ilekroć spojrzałam w twoje kaprawe oczka, miałam torsję. A teraz? Dręcz mnie ręcznie. Franiu, kochanie. Musisz coś zobaczyć. Zobacz tam do góry. O mój Boże, Max! O mój Boże, kochanie! To najpiękniejszy prezent, jaki kiedykolwiek w życiu dostałam. Ale ten balon to nie jest aluzja. Już miałaś rację. Nie powinienem ci się wtedy oświadczać. Nie byliśmy gotowi. Dlatego roześmiałam ci się w nos. Karolino, ale teraz ja pomyślałem, że... Znaczy, chciałem powiedzieć, że teraz już taki moment jest, że wiesz, mógłbym właściwie powiedzieć, wyjdziesz za mnie? Konrad, co się stało? Nic. Pomyślałem, że to jest właściwy moment. Te kwiaty, świece, muzyka, tu balon. Tam. Chciałem jej dać pierścionek, ale ona uciekła. Oświadczyłeś się jej? Oświadczyłeś się i uciekła? Na pewno chciała zostać sama, chciała to przemyśleć. Ale ty się zdecydowałaś od razu. Kochanie, bo ty mnie uprzedziłeś i ja po prostu już byłam przygotowana. Powinienem jej poszukać. Nie teraz, staruszku. Cierpliwości, a otrzymasz odpowiedź. Kiedy? Jak tylko Frania, która już tu nie ma, uruchomi swoje wtyczki w CBS. Karolina! Chcesz być sama? Tak. Jesteśmy same. Karolina, co się stało? Konrad ci się oświadczył, a ty się przestraszyłaś i uciekłaś. Tak tylko zgaduję. Niedobrze mi. Dlaczego on się uparł, żeby wszystko zepsuć, no? Po jakiego czorta chce się ze mną żenić? Może po prostu się zakochał. Dlaczego nie chcesz wyjść za niego za mąż? Karolina, Konrad to wspaniały facet. On nawet dywany prasuje. Oj, tego to ja nie lubię. Spokojnie. No, naciśnij guzik alarmowy. Okej. No i co? Bo się nic nie dzieje. No to ja też nie lubię. No nie, ale naprawdę nie panikujmy. Oni za chwilę się zorientują, że nas nie ma i zaczną nas szukać. Boże, a jak zacznę rodzić? Nie no, przestań, to się przecież nie stanie. A właśnie, że... Tak. I co ty robisz? Tam jest tabliczka nie palić. Co? A tam jest tabliczka otwieranie drzwi. Co z tego? Nie pal, bo to szkodzi moim dzieciom. Jakie to ma teraz znaczenie? Za chwilę i tak zginiemy. Jak miałeś im dać na imię? Wiesz co? Naprawdę nie wiem, co Konrad w tobie widzi. Ja też nie wiem. Co ty powiesz? Wiesz, jaki ty masz problem? Ja ci powiem. Ty po prostu boisz się wyjść za mąż. Zupełnie nie wiem dlaczego. Popatrz na mnie. Małżeństwo może być świetne. Zobacz, jaka ja jestem szczęśliwa. Straszna z ciebie histeryczka. Wiesz co, chodź no tutaj. Chodź. Coś ci powiem.
Chodź, wytłumaczę ci, dlaczego się tak drę, nachyl się. Wyobraź sobie, że chcesz przepchnąć 5-kilową dynię przez dziurkę od nosa! Zaczyna się! O mój Boże, zaczyna się! Rodzę! Widać główkę? Widać główkę? Zobacz! Nie, no, no nie, chyba nie uważasz, że ja tam zajrzę! O mój Boże, to już teraz, Karolina! To teraz! Teraz! Skrzyżuj nogi! O dobrze, chcesz zdezynfekować ręce? Tak! O, lepiej. Lepiej przeszło mi. Przeszło. Dzięki Bogu. Jak się masz? Bywało lepiej. To wróćmy do mnie. Wiesz, naprawdę ja nie wiem, czy ja dobrze robię, wychodząc za niego za mąż. Czy ja nie popełniłabym po prostu życiowego błędu. Czy ja będę z nim szczęśliwa? Ale kochanie, nigdy tego nie wiesz, dopóki nie spróbujesz. Największy błąd, jaki można zrobić, to nie spróbować. Ja się nadaję na żonę? Nie. Ale Konrad się nadaje. Odtrąciła mnie jak starą miotłę. No i na czym teraz będzie latać? Nie wspiera mnie pan w moim cierpieniu. Konrad, przepraszam cię, posłuchaj. Ona jest rozsądną kobietą. Wie, że jesteś świetnym facetem. Drugiego takiego nie znajdzie. No oczywiście, proszę pana. Świetnie zarabiam, mam piękny dom, jestem wziętym producentem. Przepraszam, znowu mi się pomyliło. Dla mnie byłeś świetny przez te wszystkie lata. Może róże dla partnera? Jest to co, pani wie, tylko... No tak, proszę jedną. Tu jakaś kobieta utknęła w windzie, to chyba Frania. A dlaczego uważasz, że to Frania? Bo winda jest 20 pięter niżej i słychać każde słowo. No to na pewno Frania. Matko Boska, Frania! Pani Frania, oddychamy, tak? Spokojnie, tylko powoli, dobrze? Wdech, wydech. Nie, nie, wdech, wydech. Nie, nie, dobra. To już wiem, już wiem, już wiem. Morza szum, ptaków śpiew, wszyscy razem. Złota plaża pośród drzew i ciężarne solo. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Sia, la, 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 la. Aha, szłaś przez skwer z tyłu. Pod wybrzeża w pysku. O Boże, Karolina, nie! Muszę urodzić! Nie, błagam cię, zatrzymaj je tam jeszcze przez chwilę! Ja nie mam pojęcia o rodzeniu! Jest to guzik mnie to obchodzi! Pomocy! To jest głos mojej żony! A, czuję panu! To baranie, nie rozumiesz, ona rodzi! Otwieraj pan te drzwi! Konrad! Tak, kochanie! Tak, tu Konrad! Po długim namyśle stwierdziłam, że... Doszłam do wniosku, że... Możesz powtórzyć? Frania, nic ci nie jest! Człowieku, nic jej nie jest, no! Powtórz jeszcze raz! Powiedziałam, że... Tak, wyjdę za ciebie. Yes, yes, yes! Karolin! Kocham cię. Mów mi, Karol! Brawo! Brawo! Halo, tu się rodzi! Wiedziałem. Halo, tu się rodzi! Rodzi się tu! Rodzi się! Franiu, kochanie, ty chodzisz... Franiu, jak ja sobie wyobrażam, jaki to musi być ból. Wątpię, kochanie, wątpię. Zostańcie tutaj na chwilę. Zostań tu, nie ruszaj się stąd. Zadzwonię po karetkę. Zadzwonię. Konrad! Dzwoń po taksówkę dla nas. Karolina. Jeźdźcie do domu, spakujcie wszystkie rzeczy, a potem zawieźcie je do szpitala. A ty jeźdź do szpitala i załatw wszystko, dobrze? Spokojnie, ale spokojnie, tylko spokojnie, nie róbcie żadnych głupstw. Najważniejsze, żeby nie zestresować Frania! Czuję się zestresowana. Słucham? Czuję się zestresowana. Zestresowałam się. Mam!
nie, bo zacznę krzyczeć. No popatrz, jak ten czas leci. Jeszcze wczoraj Frania była starą panną. No. O, kasyno. No, no, dalej. 3 cytrynki. Najpierw Frania znalazła faceta swojego życia. A teraz ja. Przepraszam, stary nauk. Niedobrze mi. Chyba się nie rozmyśliłaś. No jakże mogłabym zaręczyć się z człowiekiem, którego nie kocham? Paniu, ale ja nie rozumiem, dlaczego ty się tak dziwnie zachowujesz? Bo może właśnie tak się zachowują kobiety w ciąży. Przeprowadzamy się wszyscy do Los Angeles. Hollywood, Broadway! O mój Boże, Max, z moją urodą i wdziękiem mogłabym być drugą myszką Miki. Adaś dostał się do Beverly Hills. Chcę się zapytać, czy zostaniesz moją żoną? Nie! Czy chcesz tego oto Michała za męża? Tak. Wyjdź! Za mnie. To bliźniaki! Boże. Jest pani pewna, że to bliźniaki? No na 100% ja nigdy się nie mylę. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy, kochanie. Jesteś taka piękna. Mimo, że w ciąży przybyło mi kilka kilogramów, Kruszynko moja, gdyby nie USG, nawet bym się nie domyślał, że jesteś w ciąży. Serio? Jesteś oszałamiająca, jak zawsze. Max, czemu kiedy to mówisz, nie patrzysz mi prosto w oczy? Normalnie, zwyczajnie. Mam uczulenie od wody. Nieprawda, kochanie. Wyglądam okropnie. A wiesz, co jest najgorsze? Mam ochotę na golonkę. Proszę bardzo, pyszna goroneczka dla mojego kochania. Która to już będzie dzisiaj? Nie ma sprawy. Albo nie, czekaj, kochanie, ja pójdę, wiesz? Przy okazji sprawdzę, co mają w bufecie. O. Kochanie, wszystko w porządku? Skarbie, już dzisiaj nie podobam, bo wyglądam jak prosie. Ale kochanie, nosisz bliźniaki. Tak mi odpowiedziałeś? To jest odpowiedź, człowieku? Odpowiedź brzmi, nie kochanie, nie wyglądasz jak prosię. Witam! A co to za smutna mina? W ciąży trzeba być pogodnym. Uśmiech prosie. Powiedziała prosie? Wiem, o co chodzi. Kto by się cieszył, że spasł się jak mastodont? Pani doktor, moja pierwsza żona urodziła 3 dzieci, a nie miała ani takich nastrojów, ani tak spuchniętych kostek. Ani trudnego dzieciństwa, ani dziwnej rodziny, ani 2 dzieci, które właśnie się biją, które pierwsza ma wyjść na świat. Pani doktor, ile to jeszcze potrwa? Nie chcę jęczeć, ale niech mi pani wierzy, czuję się z tym okropnie. Znam ten ból. Ubóstwia pani te 2 małe istotki, ale po cichu myśli pani, wynocham stąd, ale już! Tak, rzeczywiście w mojej rodzinie trudno odczepić się od matki. Zalecam nieforsowne ćwiczenia gimnastyczne. To przyspieszy moment rozpoczęcia akcji porodowej. Przyniosę broszurki. Kochanie, za chwilę będzie nasza rocznica. Więc może wyskoczylibyśmy gdzieś tylko we dwoje. Mój kuzyn ma domek w Kazimierzu Dolnym. Pojedziemy tam naszym nowym kabriolecikiem. Nie mogę. Dlaczego? Nie zmieszczę się do kabriolecika. No to zróbmy coś szalonego, nie wiem, polecimy tam balonem. Powiedziałaś balonem? Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się.
Boże, kochanie, powiem ci, że organizowanie rocznicy i pakowanie nas do Stanów to stanowczo za dużo, jak na jedną ciężarną. Rzeczywiście. No, ale chyba już kończysz. Poszalałaś, skarbie? To same rajtuzy. Ty się przemęczasz. Skąd nagle ten pomysł z przyjęciem? Kochanie, stąd, że do małego kabrioleciku to ja już się nie zmieszczę, a do wielkiej restauracji jeszcze tak. O mój Boże. Skarbie, zobacz tylko, jaka przepiękna sukienka. Jak myślisz, czy kiedykolwiek jeszcze się w nią zmieszczę? Czemu nic nie mówisz? Tak. A jak myślisz, kiedy mogłabym... Wkrótce. Uwielbiam cię. Ojej. Dzidziuś mnie kopnął. Niezła jazda, co? Nie czujesz się dziwnie, jak takie rzeczy dzieją ci się w brzuchu? Kochanie, to jeszcze nic. Całe dzieciństwo karmiono mnie grochem z kapustą. To dopiero była... O mój Boże, skarbie, musimy lecieć. Nie możesz się spóźnić do terapeuty. To twoja ostatnia wizyta. Cieszysz się? Mam ambiwalentne uczucia. Jak ty się czujesz spotkań z terapii? Nie no, skarbie, ze mną to było zupełnie inaczej. Ja po prostu bałam się zostać starą panną. Aha. Jak sobie z tym poradziłaś? Normalnie. Twój ojciec dał mi obrączkę. No to chyba wszystko zrobiłem. Zarezerwowałem restaurację, wynająłem zespół, zamówiłem kwiaty, uzgodniłem menu, a teraz idę roznieść zaproszenie. Ja nie wiem, Kończu, jak ja od tej całej bieganiny wcześniej nie urodzę, to ja chyba nigdy nie urodzę. To pewnie moja matka przyniosła płytę z ćwiczeniami, które przyspieszają poród. Ale jesteś tak zaganiana, że może ja wykonam te ćwiczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz widzę cię w leginsach. A chciałbyś mnie zobaczyć bez? Przyniosłam ci te ćwiczenia, kochanie, ale jeszcze mam hałwę, wafelki i chipsy czekoladowe. Nie, mamo, jak tak dalej będzie, to te dzieciaki nigdy nie będą się chciały urodzić. Jedzenie pod nosem, pływalnia za darmo, życie jak w Madrycie. Teresa, jak się urodziła, to ważyła przeszło 5 kilo. To chyba normalne, nie? Nie jak na wcześniaka. Dobra, dziewczyny, pozycja. Trzymaj ramiona razem. Całkiem fajna sprawa. Mogę tak cały dzień. No, ja też. Tylko nie wiem, jak to ma przyspieszyć mój poród. Jeszcze raz. A wy? Jak spędziliście z tą swoją pierwszą rocznicę ślubu? Myśmy pojechali na wycieczkę do Złotych Piasków, do Bułgarii. A wy z dziadkiem? Na Borodówce. Halo, halo. Poproszę państwa o uwagę. Mili państwo, moja najukochańsza córka poprosiła mnie, żebym zaśpiewał dla niej i dla jej małżonka Maksymiliana pewien utwór okolicznościowy. Wiąże się z nim zabawna anegdota. Stefan, ja moja... sala wynajęta do północy. Tak. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem bardzo dumny z mojej małej Frani. No, może teraz nie z takiej małej znowu. Śpiewaj, tato! Kochać, jak to łatwo powiedzieć, tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia,
prosić? Wymyśliłem to podczas drugiej zwrotki. Pana córeczka. Tato, pięknie śpiewałeś. Będziecie z Maxem tacy szczęśliwi, jak ja z mamą. Jestem taka szczęśliwa, Maksiu, że mam cię za zięcia. Wiem, że nasza rodzina była czasem dla ciebie kolcem wokół. Nie. Przyzwyczaiłem się. Życie jest zabawne. Tyle lat się czubiliśmy. Ilekroć spojrzałam w twoje kaprawe oczka, miałam torsję. A teraz? Dręcz mnie ręcznie. Franiu, kochanie. Musisz coś zobaczyć. Zobacz, zobacz tam do góry. O mój Boże, Max! O mój Boże, kochanie! To najpiękniejszy prezent, jaki kiedykolwiek w życiu dostałam. Ale ten balon to nie jest aluzja. Może miałaś rację. Nie powinienem ci się wtedy oświadczać. Nie byliśmy gotowi. Dlatego roześmiałam ci się w nos. Karolino, ale teraz ja pomyślałem, że... Znaczy, chciałem powiedzieć, że teraz już taki moment jest, że wiesz, mógłbym właściwie powiedzieć, że wyjdziesz za mnie? Konrad, co się stało? Nic. Pomyślałem, że to jest właściwy moment. Te kwiaty, świece, muzyka, tu balon. Tam. Chciałem jej dać pierścionek, ale ona uciekła. Oświadczyłeś się jej? Oświadczyłeś się i uciekła? Na pewno chciała zostać sama, chciała to przemyśleć. Ale ty się zdecydowałaś od razu. Kochanie, bo ty mnie uprzedziłeś i ja po prostu już była przygotowana. Powinienem jej poszukać. Nie teraz, staruszku. Cierpliwości, a otrzymasz odpowiedź. Kiedy? Jak tylko Frania, której już tu nie ma, uruchomi swoje wtyczki w CBS. Karolina! Chcesz być sama? Tak. Jesteśmy same.